Trzy najgłupsze mechaniki w grach survival. Numer 1 – defekacja w Ark Survival Evolved. Zarówno bohater, jak i dinozaury regularnie załatwiają swoje potrzeby, a zebrany kał możecie wykorzystać jako nawóz dla waszych roślinek. Numer 2 – bandażowanie ran w Green Hell. Rany i skaleczenia nie są niczym zaskakującym, ale w Green Hell mamy aż 6 rodzajów bandażów i często nawet po małym skaleczeniu marnujemy cały dzień, żeby znaleźć odpowiedni materiał na opatrunek. Numer 3 – kanibale z The Forest. Pewnie walcząc z kanibalami zauważyliście, że czasami biegają w kółko i nie wiadomo, o co im chodzi. Zamiast atakować, to bez sensu się przemieszczają, czasami przebiegając dosłownie obok was. W najlepszych grach survival na szczęście takie wpadki się nie zdarzają, a film o nich pojawił się już u mnie na kanale, więc subskrybujcie i zapraszam do oglądania.